wieczór, oglądacie SKL TV. Ja nazywam się Staniak, to pewnie wiecie, a przede mną człowiek, absolutna legenda. Pozwólcie, że wam go przedstawię. Byłem taki, albo nawet taki malutki byłem, to ja go już słuchałem, dlatego po prostu jestem pod wrażeniem i za nie mówię za chwilkę. Przed wami dumnie stoi Olek Klepacz, czyli lider, frontman formacji Nieżywych Schabów. Czy to ty? Jestem zażenowany i zawstydzony. Powiem ci, że taka sama sytuacja miała miejsce, kiedy kiedyś nagrywaliśmy płytę i Marla Rodowicz przyszła do naszego studia, a ja stwierdziłem, że bardzo mi miło panią poznać, niezwykły szacunek, już słuchałem pani w wózku. Mamusia puszczała piosenki pani. Bo poszło żenadą pełną, bo Marla miała odjazd. Ja wytłumaczyłem, że ja po prostu tylko tak z serca staro wyglądam, wiesz, a tak generalnie jestem młody, bo to było paręnaście lat temu. To tak jak my, ja też jestem młody i też tylko tak po prostu staro wyglądam. Dobrze, Olku, wytłumacz mi, dlaczego jesteśmy w tak przedziwnym i co prawda magicznym krajobrazie, jakim jest pole golfowe, co my tutaj robimy. Tam ktoś na Meleksie jedzie w ogóle, o co tu chodzi? Dwóch Japończyków, to jest pełny surrealizm. Słynna płonąca żyrafa Salvadora Dali by się jeszcze przydała, bo szukaliśmy takich odrealnionych przestrzeni, sztucznie stworzonych i na potrzeby tego, co powstaje. I rzeczywiście pole golfowe jest najbardziej adekwatne. Tutaj mój przyjaciel Arek Musi, który jest tutaj właścicielem, nam udostępnił.